Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek... nie, czekaj, nie. Serce z kamienia, serce z kamienia. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możesz zostawić lajka na początek odcinka, a my, słuchajcie, wykonujemy misję z dalekiego Ofiru. Właściwie to nie jest konkretnie żadne zadanie, jest to poszukiwanie schematów ofirskich. Które mam nadzieję, że znajdziemy w tym odcinku. No i nie chciałem wam tego pokazywać, ale widzę, że tutaj będziemy mieli jakąś opcję porozmawiania z Drwalem i tak dalej, także pomyślałem, że może warto by było tutaj rozpocząć rozmowę, a nie mogę z nimi rozmawiać. A ja myślę, że dialogiem sobie zaczniemy dzisiejszy odcinek, że tutaj porozmawiamy, że ja tu pobadam, że tu się coś ciekawszego wydarzy. A swoją drogą tutaj jest jeden chyba z jego kompanów. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Obsługa karawany, no dobra. W ogóle to ja bym sobie najchętniej użył takiego eliksiru jak ulepszony biały miód, który mi anuluje aktualne efekty nałożone Trop przez właśnie. Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. Przez różne eliksiry? Bo kurczę, te kocie. Mocno krwawił. Te kocie oczy, czy jak to się tam nazywa, ten eliksir, dzięki któremu widzimy w nocy, bardzo przeszkadza, jeżeli użyjemy go w dzień, albo jesteśmy generalnie na zewnątrz. No to i ciekawe. Co ciekawe tu jest niby? Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył im. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Przysięgam, że pierwszy raz w życiu chyba wykonuję tą misję. Nie. Mam. O. Dalej szli tędy. Nie pamiętam ani jednego razu, kiedy... Kurde, jakieś klapa na dół. W ogóle tak nie wiem, nigdy tego chyba nie robiłem. Przysięgam. Chyba kompletnie poprzednio olałem te ofirskie rzeczy. A może ja grałem w to, kiedy ta gra wychodziła, jeszcze nie było takich rzeczy. Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. Pewnie ja grałem w jakąś tam pierwszą wersję tego albo coś i może dlatego nigdy nie miałem okazji nawet tego użyć. Nie mogę zapisać w tym momencie gry, niedobrze. Co to jest? Kim jesteście? Co tu się dzieje? Czerwony rycerz, znowu kurwa wy! Jo, cię kręca. Ty, pierwszy raz widzę tych czerwonych rycerzy w tej grze. Oni tu widzę... Powiem tak, w sensie w poprzednich moich rozgrywkach nigdy nie widziałem takich ludzi jak czerwoni rycerze. I zakon czerwonej róży w ogóle... Co to jest? Pierwszy raz o jakiś czyś słyszę, nie? Tutaj widzę, że spotykam ich chyba z trzeci raz. Dziwne, nie wiem co ja robiłem niby w poprzedniej mojej rozgrywce. Ale może też po prostu tego nie pamiętam, bo ja grałem jeden raz tylko, a teraz właśnie jak już przeszedłem ten jeden raz serce z kamienia, to będę w stanie wyhaczyć dużo więcej szczegółów. A wcześniej po prostu enjoyowałem się giereczką. Widzę, że chyba nie tacy biedni ten zakon. Widziałem jakieś pierścienie, nie pierścienie, o kurde, jestem przeciążony. Warto by było posprzedawać te rzeczy. Mogę sprzedać temu kupcowi w sumie. Właśnie dla którego wykonujemy misję. Nie wiem czemu w sumie nie posprzedawałem tych wszystkich rzeczy, które mam w eku. Tych mieczy i tak dalej. No i tutaj chyba znajdują się te schematy. Mam nadzieję, że wszystkie naraz. A jeden. I nieprzetłumaczony schemat. No to nawet nie mam co klikać, żeby to przeczytać. Bo i tak to nie po mojemu. Trzeba coś jeszcze wyrzucić, jakieś miecze. Najlepiej te najtańsze, no nie? Czyli te jakieś pałki. Czy to jest 600 warte? 400 znaczy się, przepraszam. Czemu ja to wyrzucam? Kurwa, ja mam same takie drogie miecze? Nie, ja takie rzeczy wyrzucam? 300 warte? Nie no, teraz to już mnie serce chyba zabolało. I coś jeszcze, zabraliśmy te... Przeczytaj znaleziony list. No właśnie bardzo bym chciał, ale widzę, że nie mam go w ekwipunku. Coś chyba... Coś chyba... Nie tak jest. List z rozkazami. Robę, dałem ci szans do końca... Kurwa, dałem ci czas do końca miesiąca i co? I nic, żadnego postępu.
Tłumaczeń, jak nie było, tak nie ma. Niedoczekanie, koniec opierdalanki. Masz zrobić, co następuje. Jeden schemat zatrzymaj i siedź nad nim dalej. A nóż się olśni. Resztę zaś roześlij do innych obozów. Może znajdzie się ktoś bardziej kumaty od ciebie i przyłoży wreszcie te cholerne szlaczki na nasze. Ci alchemicy, którzy obozują przy ulach, całe życie ślęczą nas księgami. Więc do nich poślij jeden, drugi wyślij do grupy, która siedzi w ceglanych ruinach przy jeziorze. Ten chłopak, który kiedyś miał być wyświęcany na kapłana, zna obce języki. PS, na poczekaniu przetłumacz sobie to. Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie coś bardzo niemiłego. Dobra, wskażmy tu, może jeszcze coś znajdziemy. Nie ma. No to co, biegniemy. Wyszukaj pozostałe obozy bandytów. Daleko chyba nie mam, bo to 200 metrów jest, więc git. To też będą ci... Ten zakon tej róży? Płonącej róży? Czy niekoniecznie? Coś mi się zdaje, że tak, a szczerze mówiąc, serio. Ani nie kojarzę, nie wiem, w ogóle kompletnie nie kojarzę tego zakonu. Jestem przekonany, że wykonywałem wcześniej misję Kocie Oczka. Która polegała na znalezieniu właśnie pomszczeniu tego ziomka o tej szlachcianki. Aczkolwiek, no nie wiem, nigdy nie zwróciłem na to uwagę. Może po prostu nie zwróciłem uwagę na to, z kim walczę. Przecież nie, no też nie wiem. Aż dziwne to jest. Mam jakąś taką dziurę w pamięci i nie wiem, czym ona jest spowodowana. A może faktycznie nigdy nie przeszedłem tego, tylko zawsze skupiałem się gdzieś tam na tym wątku głównym tutaj, jeżeli chodzi o serca z kamienia. Ale tyle razy, co ja widziałem pana Stereczko i dialogi z nim związane. Akurat te dialogi pamiętam na pamięć, więc dziwi mnie po prostu, że tutaj nie kumam, co się dzieje. Tam jest jeszcze jakiś wróg w oddali. Chcemy go dojechać? Chyba chcemy. Czerwony rycerz. Tej masce, w ogóle przerażające te maski są. Wyobrażacie sobie, jesteście chodzi, czy chodzi taki gość do ciebie? To jeszcze na zawał możesz pierdolnąć. Powalone. Jeszcze w ogóle z tymi długimi takimi nosami, to w ogóle powalone. Generalnie lekarze, bo to są maski, kiedy była plaga. Kurde, ja nie mogę tych mieczy podnosić. Kiedy była generalna plaga. Plaga w Europie i oni nosili tam i wkładali różne zioła, bo myśleli, że dzięki temu się nie zarażą. Zapas kwasu mrówkowego maleje z dnia na dzień. Co prawda mistrz Ulrich wysłał braci na gościniec, ale trudno sobie również wyobrazić, żeby w najbliższych dniach przyjeżdżała im pod nosem karawana alchemików z beczkami pełnymi kwasu. Ergo musimy spróbować uzyskać go własnoręcznie, inaczej niż z naszej produkcji w Istechu. To jest chyba opisana tak mniej więcej produkcja, tak? No niekoniecznie, być może zmienić sposób. A może by tak, pospolita Urtika Dioica w zamkniętym kotle nad ogniskiem. Tak, no mniej więcej tu jest opisane, jak się robi fistę. Trzeba wyrzucić jakieś miecze albo cokolwiek, co jest ciężkie. Ojojoj, trochę mnie boli. Ale generalnie, no siodła mógłbym wyrzucić, no nie? To siodło, bo to, w sumie to siodło mega dużo waży, a mega jest tanie. To może siodła wyrzucimy. No i miecze, tylko te złote będziemy podnosić. Tylko złote miecze. Tak to wywalone. Schemacik, pancerz, pominięty list. Kurwa, i znowu jesteśmy przeciążeni. Schemat opisany jest nieznanym językiem. No trzeba coś powyrzucać, no ale to jest warte 800 golda. Dlaczego ja tego nie posprzedawałem? Mogę się teraz cofnąć niby na płotce. A specjalnie po to się cofać, to bym musiał zbaranieć. 800 golda to kosztuje. Nie, nie. Nie, daleko jeszcze do tego. Nie no, jest. Nie, 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 nie. Daleko bardzo, ale żebym się musiał. Jakby. Nie no, ale cofać się teraz do tych ziomków. Też daleko. Nie, nie, nie. Płyniemy. Znaczy, jedziemy do. Odebrać kolejny schemat i po prostu powyrzucam jakieś zbroje. Trudno, no sadek. Weźmy, sortujmy po cenie i powyrzucajmy to. Nawet nie patrzę, ile to kosztuje, nie? O, fajne spodenki w sumie. Bardzo fajne. Księżyca w Nowiu.
Trzeba je w sumie założyć, bardzo fajne. I naprawić troszeczkę, bo są uszkodzone. I tak już nie biegamy w secie, bo ten set jest na 30 poziom, także tutaj zdecydowanie mamy lepsze rzeczy w eku. No i to jeszcze możemy... Nie, to chciałbym wyrzucić. Pod R się wyrzuca, cyk. Dobra, i do kolejnej miejscówy. Mam nadzieję, że znajdziemy tam jak najmniej rzeczy cennych, bo się popłaczę chyba. Właśnie wyrzuciliśmy kilka tysięcy na ziemię, bo nie mogę tego nieść. I V bym sobie kliknął, pomieszały mi się przyciski. No i udajmy się już bezpośrednio do kolejnego obozu. Niestety nie możemy użyć szybkiej podróży, ponieważ nie mam takiej dostępnej w okolicy. Może gdzieś przy okazji odblokujemy taki znacznik. Ale na razie takiej możliwości nie mam. Rzeczkę możemy w sumie pozadupcać. Tutaj w lewo, gdzie git. Dobrze? Jadę? No tak mniej więcej. Tutaj w ogóle są tereny, na których nigdy nie byłem, szczerze mówiąc chyba. Co to są za tereny? Jakieś winnice tutaj też są. Ciekawe bardzo. Kurde, jaka ta mapa jest gigantyczna w tym Wiedźminie. Na pewno są gry z dużo większą mapą, ale i tak no. Wydaje mi się, że gigantyczna jest, ale też nie jest pusta, że ta mapa po prostu tutaj żyje. Samo jak w Cyberpunku tak się starali zrobić i myślę, że po aktualizacjach im się udało. Miasto żyje, Night City. Night City jest żywe. Kurde, ile będzie rzeczy do podnoszenia, już mnie boli to wszystko. Nie dajesz mi wyboru. Serduszko. Dajesz mi wyboru? Dajesz mi wybór, ale tak bym cię zabił. Czemu mój wiedźmak wali takie mocne ciosy na szybkich? No przestań, czemu walić takie mocne ciosy? Jakaś muzyka się dziwna odpaliła. Co on robi? Szybciutkie, no, cyk, 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 właśnie. Pach, 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 po przeciwniku. Muzyka dziwna. Jest takie le. Jak nie ma muzyki, to jest jakoś tak stypa jest straszna. Mówiłem to wcześniej, jak nie ma muzyki le, to jest mega tak dziwne. Generalnie zobaczcie, ile muzyka daje w takich grach albo w filmach, w ogóle we wszystkim. Muzyka to jest najważniejsza rzecz, serio. Jakość filmu może być średnia, ale jeżeli muzyka jest do kitu, to już nie jest dobrze. Jeżeli nie pasuje muzyczka, to psuje wszystko. A może być nawet film mega dobry, ale jeżeli muzyka się w tym filmie, no to jest dupa, a nie dobry film. Zauważyłem to wiele razy na swoim własnym przykładzie. Kiedy gdzieś tam nagrywałem na YouTube'a i film był zajebisty, ale jak muzyka dawałem nieodpowiednią, to nagle z dobrego filmu się robił straszny shit. Dobra, wszyscy jeszcze tu jest gdzieś jeden. A to wyjebongo chyba. Podnośmy od nich rzeczy. Tuszona ryba. Olej pałki zostawimy, bo one ciężkie i mało warte. I rożek. Miecz zakonu weźmiemy. Też weźmiemy miecz. Kurwa, przeciążony. Ale chyba dam radę tak w sumie. Pochodzić. Tak, weźmiemy płotkę, znajdziemy schemat. Jakoś dotrzemy. Z płotką. Kurde, tylko gorzej będzie walczyć chyba z takim przeciążeniem. Tą drogą twardy strasznie. Jaxi na niego by fajnie działało. Kurde, twardzi ci w sumie rycerze, całkiem nieźle są. Takie niezłe zbroje muszą mieć. Też chcesz wpierdol? Chyba da. A może uda się schemat? Nie, uda się. Myślę, że niekoniecznie akurat. Ja w lewej wariacjach solo zostaje. Chociaż tam jest jeszcze jakiś gagatek. A on ci chyba nie pomoże, on się skrył. Nie chce wyjść. To ja, kiedy rodzina zawsze przyjeżdża do domu. O proszę, kto wyszedł z pokoju. To jest klasyka, tak jakby wiadomo, że to wszyscy przeszedli. Każdy, kto ma komputer i jest młody, to i ma mniej niż 25 lat, to każdy to przeżył. O proszę. Dobra, czy tutaj znajdziemy ten schemacik?
No to mi wygląda, jakieś dziwne dźwięki tutaj są, nie wiem, czy to krabopająk takie dźwięki wydaje? Chyba tak. Pamiętnik, płycz, kacza, płomień, tu już czytałem chyba 3 razy. Mamy pancerze i schematy, i spodnie jakieś. Czyli to są wszystkie schemaciki, jakie mogliśmy zbierać, więc Płotkens, chodź. Bez ciebie, kurwa, ja bym tam szedł 50 minut, więc jesteś mi bardzo potrzebna. Elegancko. Powolutku, powolutku, ważne, że do przodu, dawaj. Damy radę tędy przyjechać? No, ty nie dasz, pewnie, że dasz. No i kit. Nieważne, czy jesteśmy przeciążeni, jeżeli mamy płotkę, to możemy szybko tutaj w miarę się poruszać. No i jak teraz się obłowimy, ile ja mam w ogóle przeciążenia? 30 kilo, to znaczy, że 30 kilo mam wartych towarów, które mogę mu sprzedać temu ziołkowi. Chociaż nie wiem, czy on będzie miał dobre ceny. Wydaje mi się, że w sumie on niekoniecznie może mieć dobre ceny. Ale możemy spróbować. Również pozdrawiam. Chciałbym tutaj zaryknąć na twoje towary. Konkretnie sprzedać ci moje towary. No, chyba nie. Chyba spoko płaci, mi się wydaje. Całkiem w porządku, tylko nie ma jakby pieniędzy w sumie. Płaci ok, ale nie ma siana. Ta. Ale teraz jak mu damy te schematy... Udało mi się odzyskać twoje schematy. To nie będzie miał więcej może siana? Raczej nie, chyba. Mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi. Bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg, nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. W takim razie do zobaczenia jutro. I chciałbym jeszcze do tego zioma tutaj zajrzeć, czy on już może wykonać dla mnie tutaj to... te runy? Czy co on tam wykonuje? Czemu nie jest w stanie wykonać tych run? Ja muszę czekać. Musi pewnie zamówić różne te swoje narzędzia, więc pewnie trochę to będzie szło faktycznie, ale... Ale myślałem, że może już teraz? Może jak pomedytujemy, to wtedy będzie w stanie tutaj wykonać dla nas runy, wykonać dla nas miecz? Zaknąć słowa miecz. Chyba. To jest bardziej... adekwatne sformułowanie, bo nie mam chyba żadnych poszukiwań dla niego, nie mam. Nie mam też zadań pobocznych, nie mam, no nie pamiętam, czy on mi kazał czekać, nie wiem. Na pewno chciał 5000 golda za to, że mi zaknie słowa w miecz, ale na razie tego nie zrobił. Ani razu, tylko miał skubę na 5 koła. Kopie schematów są już gotowe? Gotowe? Proszę, weź je, wraz z moją wdzięcznością. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Ofirskie karwasze. Okej, dostaliśmy różne ofirskie schematy. Nie wiem, czy ja jestem tutaj jakoś w stanie zobaczyć na schematy, jakie posiadam. Jestem. Czy to są jakieś pewnie właśnie buty i tak dalej, prawda? Tak jest. To są buty na 39 poziom, tak samo pewnie zbroje i wszystko, cały setup dostaliśmy, tak bym strzelał. Na ten 39 poziom, prawda? Tak jest. No jest to bardzo fajny tutaj pancerzyk. Bardzo fajny cały generalny setup. Ale wątpię, że będzie mi się go chciało wykonywać, aczkolwiek no jest bardzo, bardzo w porządku. Miecz też dostałem, czy niekoniecznie? Chyba miecza nie dostaliśmy. Mamy tu w ogóle miecze na jakieś 37 poziomy. Kurwa, zajebiste te miecze są. W sumie. No ale wolałbym się trzymać wiedźmińskich schematów, tak szczerze mówiąc. Bo one mi... Te wiedźmińskie zbroje mi dają super rzeczy, nie? Jak masz 6 części, to jakaś wielkość pułapki Jerden zostaje zwiększona. I tak dalej, i tak dalej. Atak w plecy zadaje dodatkowe obrażenie zwiększone o 50%. Dodatkowo ogłusza przeciwnika kosztem 1 punktu adrenaliny. Fajne to są te tutaj rzeczy, które dostajemy. Z wiedźmińskich schematów. Jedź, Płotko! Dlatego raczej bym się ich trzymał. A czemu ten... I co z tym zaklinaczem z tego? Z tłów. Czy on...
Jedź, płotka. Nie wiem, czy ja muszę jakby skipnąć, może nie, więc spróbuję może skipnąć kilka nocy i... A jak nie, no to widzimy się już bezpośrednio na roztajnych drogach opodal wieżby. A widzicie, tutaj jest napisane. To misja tutaj po prostu nie była w poszukiwaniach, tylko w zadaniach pobocznych. Zaklinanie jakoś kosztuje. Ofirski zaklinacz zabrał się do pracy, ale od razu oznajmił, że bardziej zaawansowane runy i glify wymagają specjalnych materiałów. Niezbędnym składnikiem poważnego runostwórstwa okazał się nefryt. Ponieważ Wiedźmina interesowały lepsze wybory zaklinacza, postanowił rozejrzeć się za bryłą tego materiału. Musimy znaleźć Kilową, gdzieś jest tutaj. Gaduję, że tutaj ta misja się nie zakończy i to nie będzie aż takie proste. Po prostu... A, my chyba weźmiemy Kilow i my będziemy... Musimy zdobyć dla niego... Północny wschód od Nowigradu. Są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. My musimy dla niego wydobyć ten nefryt, co ciekawe. No dobra. Chyba nie mamy wyboru. A tutaj mam się spotkać z tym, z panem. Panem Lusterko, to idźmy na razie tutaj, do wsi Łukowce. A co ciekawe, w ogóle jak znajdziemy sobie na tą misję z panem Lusterko, to tam nawet nie mam opcji, żeby wrócić do Olgierda. Zobaczcie, jak sobie wejdziemy tutaj w zadanie główne, miłego złego początku, to o północy ma się spotkać z panem Lusterko na roztajnych drogach, więc ta interakcja, którą ja odbyłem z panem Lusterko, wcześniej odbyliśmy, czyli jak przypadkiem wjechałem do tego, bezpośrednio do Olgierda, to twórcy gry przewidzieli, że ktoś tak może zrobić, ale gra nie dała nam takiego wyboru. Co ciekawe. No tak myślałem, że tutaj nie będzie łatwo. Pewnie będę musiał wyczyścić te stwory. Niekoniecznie chyba muszę je zabić, ale w sumie, jak już jesteśmy na miejscu, wydaje mi się, że możemy to zrobić. Chociaż to jest takie nudne czyszczenie tych znaków zapytajnika, to te upiory mają bardzo fajne rzeczy na sobie. Czyli często z nich wypada, czy na sobie, no bardziej z nich wypada po prostu jakieś prochy różne, na przykład diamentowe albo coś takiego, bo z bardzo takich kamieni szlachetnych i one są mega drogie. A ja w ogóle sobie życie nie regeneruję, nawet żadnym żarciem, trzeba to jak najszybciej zmienić. Fajnie wyglądają te upiory swoją drogą. Kwiatam się zajebiście. No ale ciężko je zabić w sumie. Halo. Bardzo ciężko. Skaczam jak pojebane. W końcu to upiory, no to też logiczne, że ciężko je zabić. Jara. Że nie są jakieś mega niebezpieczne, ale... mega denerwujące. A to było w ogóle opuszczone miejsce, tak? Okej, czyli tutaj teraz będą ludzie sobie mieszkać. Spoks, ale ja bym chciał też... Kurwa, no i mnie tepło, a tutaj była jakaś rzecz, jakaś skrzynka, którą mogłem potencjalnie chyba... Nawet tutaj? Dobra, ja bym chciał tutaj skrzyneczkę. I zebrać, co zostało tutaj z tych... z upiorów. Oj, przyjdzie odebrać długi. Dobra, lecimy. Zgaduję, że pewnie absolutnie ostatnim miejscem, do którego się udam, to aktualnie, znaczy na pewno w ostatnim miejscu, do którego pójdę, to będzie dopiero ta bryła. Poszukam dalej. Tak jest. Na bank to będzie ostatnie miejsce. CD Projekt Red na 100% tak zrobił, żebyś biegał jak pojebany. No i tak mamy po drodze, teraz to zahaczymy. Tak chciałem teraz sprytnie zrobić, żebym skipnął do tamtego następnego miejsca, nie do którego teraz prowadzi mi gra. No ale i tak to jest miejsce po drodze, więc zajrzyjmy tutaj. Może tu po prostu będzie coś ciekawego, na przykład jakieś skarby. Tu możemy fajnie śmigło chyba zrobić. Jest. Kurde, co to w ogóle jest? Pająki jakieś. Krabo pająki pewnie. Chociaż mało krabowo wyglądają. Chyba to zwykłe pająki. O kurde, ten zaraz nie umarł.
Kurde, ktoś ma arachnofobię? Tak, to są zwykłe pająki. Chyba. Nie tak wyglądałem jak zwykłe. Oj! O kurde! Oto gagatek, ty! Proszę w Wiedźmaka mi nie pluć. Ciekawe, że jak ktoś ma arachnofobię, to się boi tak przez komputer. Ja się na przykład boję... głębokości wody, to znaczy nie takie, wiesz, oceanów i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak widzę na żywo, to się średnio boję, a bardziej się boję przez komputer, na przykład jak są takie zdjęcia pojebane. Tak generalnie, tak żebym na co dzień na przykład bał się wejść do wody, to raczej nie, aczkolwiek no przeraża mnie to, co żyje w tych głębinach, to jest powalone, nie? A co jeszcze potencjalnie może żyć, a o tym nie wiemy, nie? Przecież pod nami, jak sobie pływasz w takim oceanie, to pływa chłopie takie potwory, nie? Pod twoimi nogami dosłownie. Zdjęciarki przechodzą, jak tylko o tym pomyślę. Ale bardziej mnie to na zdjęciach triggeruje, niżeli tak w realnym życiu. A może dlatego, że nigdy nie pływałem jakoś mega w wodzie. Znaczy, wchodziłem sobie do morza czy coś takiego, ale to tam bardziej... Wiecie, tak do poziomu, powiedzmy, takiego, że nie traciłem gruntu. Dobra, jak bardzo jest zniszczony ten miecz? Bardzo. Mogę go najszybciej naprawić. Jeszcze raz bym tutaj użył tego narzędzia 15%. Mam w ogóle narzędzie 15%? Chyba się już skończyło. A nie, jest. Ale już powoli się kończy, warto by było kupić w sumie. I tutaj jeszcze cyk, dobra. Ale swoją drogą, no trochę się wzbogaciłem, bo mam 12 koła. Posprzedawałem te wszystkie rzeczy, które popodnosiliśmy wcześniej. O fuj. To obrzydliwe. Czyli szukam neferytu, czy coś takiego. Neferytu. Zaraz znajdziemy nefryt. Co to jest? Pożółkły list. Przyjacielu, nie chce mi się tego czytać, bo to jest pewnie, no właśnie, zwykłe jakieś zadanie takie. Poszukiwanie to pewnie jest, nie? Poszukiwania. Skazani na takie jest. Przeszukaj jaskinie, dobra. Zrobimy to później, chyba że to ta jaskinia, w której aktualnie jestem. Ale jeżeli nie, no to najpierw się skupmy tutaj na wykonaniu tej misji z zaklinaniem. Zresztą tych poszukiwań zwykłych, no to ja nie będę też pokazywał. Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. A, proszę bardzo, czyli to nie ostatnia lokalizacja. Nie tym razem. Kurde, jak w Gotiku. No generalnie tych zwykłych takich poszukiwań raczej nie będę wam pokazywać. I tej misji, którą na przykład teraz mamy, nie? Te poszukiwania skazani na Drakenborg. Szukaj jaskini w poszukiwaniu skrzyń. Bo tam raczej rzadko jest coś mega ciekawego. Teraz bardzo, bardzo tutaj podobne są te wszystkie misje. I bardziej niżeli na fabule, to one bazują na... Znaczy fabule bazują na fabule, ale taki bardziej pisanej. Trzeba dużo czytać, jeżeli o to chodzi. I to przy okazji, jak tutaj jesteśmy, to ja będę też z chęcią wykonał tą misję. No właśnie te poszukiwania, bo wydaje mi się, że tutaj niedaleko jest ta jaskinia. Ale zrobiłbym to poza odcinkiem chyba, bo wątpię, że tam będzie coś mega ciekawego. To tylko wykonamy, bo ten wątek z tymi zaklinaniami, z tym ziomkiem, co to zaklina, wydaje się dość ciekawy, przynajmniej mi osobiście. Kurwa, no nie mogę go złapać. Ale chuj, nie? O. I kłęczak, żeby mnie na pewno nie zabił. Dobra. To tutaj nie ma tego, co ja robię? Chyba tak. Skazaj na Drakenborg. Cieszę się, że ta nazwa nawiązuje do skazań na Shawshank. Pewnie tam było opis, że trafili do więzienia czy coś takiego. Nie chciało mi się czytać. Czy ja się wydostanę tędy na skróty, na szagi? Może, jakbym tak sobie tu poskakał? Nie, chyba muszę wracać tradycyjną drogą. No i udajmy się do tego ofirskiego zaklinacza. Ofirskiego. Ofirski zaklinacz słów. Oddajmy mu tutaj
Neferyt i mam nadzieję, że on będzie w stanie mi tutaj pogwizdać słowa na mój miecz. Bo zagrać mi na, zagra mi kurwa na mieczu. I że będę bił z miecza więcej, chociaż ty, ale to na który miecz? Chociaż nie, tutaj mam chyba dobre miecze, nie? Bo to jest 34 poziom, to że... No generalnie chciałbym zaklinać te rzeczy, które on tutaj zaklina, to chciałbym je oczywiście zaklnąć na... Na miecze wiedźmińskie, no nie? I wtedy sobie zastakować to. Nie, że dostajemy fajne boosty tutaj generalnie. Za to, że będziemy korzystać, dostaniemy, bo teraz aktualnie nic nie dostaje. Mam nadzieję, że dostaniemy. Fajne boosty za to. Kurwa, no one mnie mega zatruwają, ty. Teraz wywalę się. Dostaniemy fajne jakieś bonusy z tego, że będziemy korzystać z jednego setu wiedźmińskiego. Też na dodatek runki na to będą położone. No i mam nadzieję, że to właśnie zaklinanie słów będzie też całkiem niezłe. Dobra, ciężkie te drutnie. W sumie. Może też mają wartościowe składniki do pozyskania z nich. Oś tu potkąc raz się gdzieś blisko. Czy my mamy tutaj jakiś znacznik szybkiej podróży? No niekoniecznie. Musimy udać się do wsi Łukowiec. W teorii moglibyśmy się też udać do znaków zapytania. Ewentualnie udać się do tej wsi wykonywać misje główne. No ale na początku ja zawsze lubię zająć się poszukiwaniami i misjami pobocznymi. A dopiero później skupić się na misji głównej. Szczerze mówiąc, nie pamiętałem, żeby w ogóle tutaj misje jakieś poboczne były, jeżeli chodzi o wątek Olgierda. Nie wiem, jakoś kurde... Naprawdę mam mega dziurę w głowie, jeżeli chodzi o ten wątek. I o te misje związane tutaj z panem Lusterko. A to bardzo ciekawe, bo to jest... Tak jak mówiłem, są najlepsze misje i według mnie to jest najlepszy dodatek. Dużo lepszy od podstawki, więc... Miałem wrażenie, że wiem... Nim dużo więcej niż jeżeli o podstawce, no to jednak chyba niekoniecznie. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o podstawową grę, to nie miałem chyba takiego momentu. No może kilka misji mnie zaskoczyło, tak? Bo może poprzez podjęte moje wybory te misje potoczyły się inaczej, więc faktycznie mnie zaskoczyło, ale tak generalnie no to niekoniecznie. To wiedziałem wszystko jak i kiedy i po co. Co tu się dzieje? Widzę, że moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Oj, chcę, tylko mam nadzieję, że... Co kurwa? Ile? 10 tysięcy? Nie, to jest jakiś żart chyba. Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak. Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast są dosyć specyficzni. Małomówni, zamknięci w sobie. No i na gościńcach grasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. Pokaż mi swoje towary na sam początek. Co tam masz. Jak najbardziej. Okej, masz runy przede wszystkim. I glify. Też mam sporo run i glifów. Ale tu są jakieś nowe, ty. Odporność na obrażenia od żywiołów. Zmniejszone uszkodzenia. Ciekawe, regeneracja żywotności, odporność na krwawienie, moc znaku Jerden. No beznadziejne raczej te runy. Czyli to wykonuje? Zaklinanie, dodawanie gniazd. Zaklinanie pokaż na razie. Utrwalenie. Kurwa, o co tu chodzi? Poczekaj, dobra, mamy powiedzmy mistrzowski, wyśmienity srebrny miecz, tak? Wiedźmiński. Mogę zrobić coś takiego jak utrwalenie, albo pierogi mogę zrobić. Co mi dają na przykład pierogi? Pierogi mi dają, że spożywanie jedzenia regeneruje o 100% więcej życia, ale wszystko smakuje jak pierogi. Co? Ale to jest zajebiste ogólnie. Muszę mieć kamień runiczny, pieróg, twaróg i pieróg?
To kurwa! Utrwalenie też mogę zrobić. Premie zapewniane przez stoły płatnerskie i koła śliwiarskie pozostają na stałe. O kurde. To akurat fajne. I spokój. Po osiągnięciu maksimum punkty adrenaliny zaczynają maleć do zera. W tym czasie zwiększa się regeneracja żywotności, wytrzymałości oraz zmniejsza się zatrucie eliksirami. No też bardzo fajne, no. Ale generalnie to ja nie wiem, czy ja bym chciał to kupić. A tu są jeszcze jakieś rzeczy. Wycieńczenie? O kurde, i normalnie za tego. Za pomniejsze jakieś glify, albo generalnie glify, będziemy takie coś w stanie wykonywać? Przecież ja pierwszy raz widzę taką mechanikę w tej grze, co jest grane w ogóle. A dodawanie gniazd. Kurwa, on jest w jedno gniazdo więcej w stanie wyposażyć mu zbroję na przykład. Powalona, ale widzę, Bywaj. że aktualnie chyba jest tylko 3 w stanie gniazda tutaj zrobić. No i więcej nie, bo widzę, że miecz ma 3 i on jakby więcej w stanie nie jest tego Walki zrobić wciąż trwające niż dziewczyny. te 3. Pokaż. Chciałbym, żeby... No nie, on nie był mi w stanie tutaj dodać gniazda więcej. 3 maksymalnie, ale może jeżeli damy mu więcej pieniędzy, to więcej rzeczy nam zrobi. Przyniosłem pieniądze na ulepszenie twojego warsztatu. Stokrotne dzięki. Naprawdę jesteś dla mnie zbyt No uprzejmy. jestem, powinieneś w ogóle za Moje dzieła darmo są mi to warte tych kurwa pieniędzy. robić. No są akurat powalone są buffy z tego. No tylko aż tyle pieniędzy to nie wiem szczerze. Widzę, że praca wre. O tak. Zleciłem wykonanie odpowiednich narzędzi rzemieślnikom z Nowigradu. Sporo sobie za nie policzyli, ale przynajmniej mogę na poważnie wziąć się do roboty. Stworzyłem kilka nowych run, glifów i schematów. Rzuć okiem, może wybierzesz coś dla siebie. Może tak? A może nie? Mi pokaż. Czyli teraz możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Tak? Dobra, już myślałem, że Pytasz o kolejne 10. prawdziwie Nie, mistrzowskie nie, nie. runy? Nie! Nie. Do ich wykonania potrzeba znacznie więcej pieniędzy. Debil. Nie, 15 tysięcy. Nie. Chciałbym, żebyś coś... Co? To jest taki waste siana. Ale zobacz, jakie on fajne rzeczy robi. Każdy cios zabijający przeciwnika przywraca 25% wytrzymałości. Cios zabijający przeciwnika daje mi punkty adrenaliny. Kurwa, a i... To znaczy, ten schemat receptury wyświetli się w panelu sklepie? Czekaj, no ja bym chciał, żeby on mi to wykonał, jakby. O, nie... Co? Nie rozumiem teraz. Teraz kliknę sklep i co? A, i będę mógł kupić odpowiednie rzeczy, tak? Których potencjalnie nie mam. Nie no, ale wydaje mi się, że ja mam te rzeczy. Z 3 bóg. Poczekaj, co jest tutaj potrzebne? Do tego odnowienia. Z 3 bóg, z twaróg i perun. Z 3 bóg mamy. Nie wiem, jak ten twaróg wygląda. Tutaj mam zaznaczone. No dobra. Powiedzmy, że kupiłbym od niego jeden. Nie no, mam 7 przecież. Też mam 10. Tych. Swarogów. Czemu on mi nie jest w stanie tego wykonać? No, zaknij mi rzecz, no. A, bo ja... Kurwa, ja na miecz muszę. No da. A, teraz jest mi w stanie. To mi będzie kosztować 900 golda. Ja pierdolę, ale skam, nie? Premie zapewniane przez szkoły płatnerskie. Triumf. Ten triumf bym zrobił, całkiem fajne jest to. Ale jestem w stanie więcej jeszcze robić? Jestem! I od się kręca tutaj. Też bym mógł triumf zrobić, czy nie mam? Nie mam tutaj kamienia runicznego dziewana. Zróbmy zatem kamień runiczny dziewana. Zróbmy, a on jest w stanie mi te kamienie robić? Ty, on mi jest w stanie robić w ogóle całe mistrzowskie spodnie, tak? O kurwa, on mi jest wszystko w stanie robić. Dobra, to jest mój no nowy ulubiony tutaj ten rzemieślnik. Jakiego kamienia potrzebowałem? Dziewana? Tak mi się wydaje, że na 90% to był właśnie ten kamień. Chyba tak. Dobra, wykonaj mi to. Jesteś pewien, wszystkie umieszczone na przedmiocie runy lub ulepszenia zostały usunięte?
Jak to kurwa usunięte? Poczekaj, jak to kurwa usunięte? Był. Czyli te wszystkie rzeczy, które ja miałem wcześniej na tym mieczu, to już ich nie ma? Poszły? Dobrze ja rozumiem? Ja obawiam się, że niestety bardzo dobrze to rozumiem, ale się mieszczy, wiecie, jak pojebany. O kurde. No to średnie takie w sumie to jest, bo ja myślałem, że jeszcze dodatkowo będziemy z tego mieli jakieś pojebane rzeczy, które mieliśmy wcześniej, czyli tam, że więcej będziemy damage'a zadawać i podpalać i tłumić przeciwnika, oszołomić go czasem. Kurde, to w sumie nie jest takie fajne. A pokaż mi, poczekajcie. A jestem dwa naraz w stanie zaklnąć, jakby dwie tutaj, nie wiem jak to się nazywa, dwa ulepszenia zaklnąć w jeden miecz, czy niekoniecznie? To zabija przeciwnika, przywraca 25 wytrzymałości. Spróbujmy. Aktualnie nałożone na przedmiot słowa zostaną usunięte. Ale gówno! Ale syf! Dobra, to ja to wczytuję, ale syf! Nie dziwię się w takim razie, że nie korzystałem wcześniej z usług tego pieprzonego złodzieja. Chciałbym, żebyś... Ale możemy zobaczyć, bo on jest mi w stanie wykonywać różne rzeczy. Czy on jest w stanie mi wykonywać... On jest w stanie wykonywać mi miecze? Jednocześnie zbroje. To akurat jest fajne, no. To akurat zajebiście. Taki, no, jest szefem w to. Nie będziemy musieli biegać do Apehara i z powrotem. To jeżeli chodzi o to, to jest spoko. Ile ma w ogóle pieniędzy w eku? Jakieś żałosne ilości siana ma. No i tak zaklinanie do kitu. Myślę, że generalnie możemy zainwestować jeszcze 15 koła. Później. Podoba ci się. To już chyba gadaliśmy. Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu. Mimo o tym, czy nie? Nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast... Tak, to już gadaliśmy. Dobra. To by było na tyle w takim razie, jeżeli chodzi o content z zaklinania run. Aktualnie wydaje mi się to strasznie bezsensowne i zmarnowałem właśnie 15 tysięcy gold, tak mi się wydaje. Ale kto wie, może odda. Mam też tutaj misję bez śladu i chętnie bym się udał na zadanie główne i miłe złego początki dokończył tą misję, natomiast wiem co tam się będzie działo, ile to będzie trwało, także na razie może udajmy się wykonać misję bez śladu. Jest to zadanie poboczne i musimy porozmawiać z zielarzem. Przyjęło się mówić, że wiedźmini to zabójcy potworów. Jest to rzecz jasna prawda, ale nie cała. Wiedźmini bowiem parają się wieloma innymi zadaniami, dla przykładu czasem używają swoich nadludzkich zmysłów, by odszukać zaginione bez śladu osoby. Takie właśnie zlecenie wystawił pewnego razu Otto Bamber, zielarz spod Oxenfurt. Czyli musimy po prostu znaleźć tutaj zaginioną osobę, ale to jest zlecenie, czy to jest? Nie, to jest misja poboczna chyba, nie? Było zaznaczone jako misja poboczna, także wydaje mi się, że to będzie coś nieco ciekawszego niż taka standardowa tutaj zwykła misja, czy tam standardowy, zwykły event. Zresztą zobaczymy, a może nie będzie, nie wiem w sumie. Hot podcast daleko nie mamy. Możemy się przekonać, najwyżej możemy misji nie wziąć po prostu, jej nie wykonywać. Porozmawiać z zielarzem. Kurde, szkoda, że to zaklinanie się nie stakuje na sobie. Ja myślę, że to będzie się stakować. Ale może faktycznie to zaklinanie będzie miało na trzecim poziomie jakieś tak powalone zaklęcie, że chłopi będzie, nie wiem, plus 50% damage albo coś takiego. Bo tylko to by mi, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie, nie wiem, plus 20% damage'u wynagrodziłoby mi to coś, co ja mam nałożone. Czyli szanse na krwawienie, zatrucie i podpalenie. W innym wypadku raczej... A czyli zostawiam sobie to wszystko, bo to w chuj ratuje życie. Dobra, porozmawiam z zielarzem. Witaj. Jak się czujesz, że to będzie w ogóle? Specyfików by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur by siebie przekonać, że jeszcze raz można. A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie.
uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. Tak, stwierdziłem, że to będzie niziołek, na swoją drogą, nie powiedziałem tego. Powiedz, czego ci trzeba? Golda, bo jest zadanie, albo i w Gwinta zagrać, też jest potrzebne mi. Tak jest, dawno mega nie graliśmy w Gwinta, zastanawiałem się, czy w tym dodatku... Tego mi trzeba. O, no, się dogadujemy. W tym dodatku myślałem, że w ogóle możliwe, że nie będziemy mieli okazji zagrać Gwinta, nie? Ja się zastanawiałem, czy w dodatku się grało w Gwinta i mówię, chyba niekoniecznie. Ale jednak. Azar Javed włada nie tylko mocami płomieni, z wielką biegłością można rzec, że ogień stał się częścią jego istoty. Niszczy najsilniejszą jednostkę. W sumie spoko, możemy dodać tą kartę. To jest tą kartę, którą chyba kupiliśmy. Kurwa, magister. Może być Jakub de Aleksandry. Alex Aldersberg. Ja nie umiem czytać, naprawdę. To jest grzybek na pierwszą linię. Tylko ja na pierwszą linię potrzebuję grzybków, ale de facto to jest generalnie mocna karta, więc w sumie. Nie, odpuścimy sobie. Skurwiel Junior wraca jako Dudu. Kiedy ta jednostka zostanie usunięta z pola bitwy, na jego miejsce powstaje nowa jednostka. To bym sobie dodał. No i tak generalnie chyba tych bobków odpuszczamy. Myślę, że rozpocznij grę, chyba że mam jakiegoś może nowego dowódcę, którego mogę wybrać. Zniszczy najsilniejszą jednostkę oblężniczą. Wolę te chyba usunięcie efektów pogodowych. Szkoda, że nie ma kolejnego turnieju w Vita. Dodatku. Dobra, gra Skojatel. Jaka jest jego umiejętność? Jeszcze nie wiem. Tak dawno w sumie nie grałem w Gwinta, bo kurde, teraz sobie to uświadomiłem. Mega dawno nie grałem w Gwinta, mega. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz w ogóle tykałem tutaj Gwinta, także przygotujcie się na całkiem długą rozgrywkę. Myślę, że Lamberta możemy wywalić. Ten też jest w sumie gościu uselessem. Wywalmy go, że dostajemy coś lepszego, no jesteśmy grzyby. Po co mi grzyby właściwie tutaj w tej talii? Po nic właśnie. No i co, talarek. Mamy solidne, solidne karty. Raczej zwycięstwo będzie przechylone na naszą tutaj stronę. Czy my chcemy pierwszą rundę wygrać, przegrać? Co my chcemy zrobić? Możemy mu zniszczyć w sumie tego chyba. Musemkę. To jest nie najgłupsze. Pyk. Kierwa z Rivi. Moglibyśmy tym zabrać tego i byśmy mieli mega dużo kart fajnych, więc chyba tak zrobimy. Nie możemy się poddać teraz. A nie, gra jeszcze. Jakby się podnął, to może byśmy Wesemilka rzucili. Dobra, no my pasujemy, nie? Mam widzę za wszelką cenę tutaj chciał wygrać rundę, no to proszę bardzo. Mamy sporą przewagę kart, żaden problem. Widziałem Gucia, jak Gucio gra w tą tego Gwinta i o cię kręcał, potrafił po pół godziny jedną talię grać. Jedną rozgrywkę, nie? Normalnie dwie, on chyba z 4 godziny turniej grał. Mi się wydaje, że ja gram wolno. Dobra. Kogo rzucamy? Myślę, że Rosza możemy rzucić. Mam przy dwie wes i tak jakoś dużo nie będziemy na... dużo nie zmarnujemy tych punktów, jeżeli się podda. On widzę gra do końca. No dobra, żaden problem. Też możemy zagrać do końca. Czy jak teraz rzucę 7-4... No tak, będę na zwycięskim tutaj. Będę zwycięsko... Zwycięsko, jeżeli chodzi o punkty. No i tu zagramy coś takiego. Pyk. Ob 0 kart. My jeszcze sobie jedną kartę dobierzemy. Ja zapomniałem, nie spojrzałem w ogóle chyba co robi jego tutaj dowódca. Niszczy najsilniejszą jednostkę bliskiego wsparcia. O kurde, dobrze, że przeczytałem, bo mi to może chyba nadal zniszczyć. A nie, on już spasował. A, no to nie może. Dudu. O kurde. Dobra, no co? Rzucam tą kartę i poddaję się, nie? Się to od razu mogłem się poddać, ale jeszcze tak dla szpanu. Dzięki. Fajnie się grały, panie zielarzu. Witaj. No i jeszcze bym tutaj... Znasz jakieś mistrzowskie receptury? A to dobre pytanie całkiem. Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć?
Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Artskej. Gadaliśmy z nim. Tam w uświęconym gaju światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia. A to jesteśmy jego uczniem w sumie. Pokaż towary może. Pozwól, że rzucę okiem. Karty. To ciekawe. Kurczę, możemy wziąć te karty, czy on by nie. No i tak generalnie to ma tu pewnie jakieś rzeczy, które ja potrzebuję do wykonania. No ale teraz mi się nie chce, przecież to bym musiał pokleić tutaj, nie, bym musiał tak. Byś mi to olej przeciwko drakoidom i tutaj żołądek kuroliczka i na niego i szukać tego żołądka, nie chce mi się. To on takich raczej tutaj rzeczy nie ma. Te kuroliczka, żołądki i tak dalej to bym musiał zdobyć chyba samemu. Dobra, to ja w sprawie zlecenia. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fey. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Nie mogę niczego obiecać. No właśnie, jeżeli żyje. Ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja, ma jasne włosy, to wystarczy? Musi, bywaj. Dobra, 600 metrów bez śladu. Te, mam wrażenie, że tej misji też nigdy nie robiłem, o kurwa ile chwastu. Wątpię, że to są jakieś mega nam potrzebne rzeczy, raczej nie. Może tam mamy jakiś drogowskaz i będziemy mogli tam się udać tak zwaną szybką podróżą. Możemy? No kurde, niekoniecznie. Możemy troszeczkę do przodu faktycznie podejść. Do tego zamku się udamy. Tu będzie chyba najszybciej. Tak mi się wydaje. Znaczy może dalej jest to miejsce, do którego się teraz udaliśmy, niż to... Czy to pod tą miejscową, ale tutaj wydaje mi się, że będzie z górki taka ładna droga będzie. Że tylko kliknę dwa razy shifta i pod kęsem tam pojedziemy po drodze i nie będę musiał tutaj schodzić, skakać, bagować płotkę, tylko po prostu dzidę przed siebie i będzie jest. No, kompletnie nie pamiętam tej misji. Ja no nigdy nie wykonywałem tej misji, mogę się założyć. Powalone w sumie, jakbym na nowo gierkę odkrywał. Wieś Erda. O, znacznik. Fajne miasto. Fajny las. Taki miast. Fajny las. Klimatyczny taki. Może to przez ten deszcz w sumie. To musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. No to myślę, że już mu się tutaj te wszystkie rzeczy nie przydadzą. Z mój ojknę. Krew. Sprzed kilku dni zakrzepła. Geralt może rozróżnić na przykład krew wilka od człowieka? Może jakby... Cyliza? No bo coś. Chyba tak z wyglądu krew to krew. Chyba, że jakieś góle mają na przykład inną, co możliwe. A nie, no chyba wszyscy mają czerwoną krew. Krop się urywa. Może oprócz duchu. Może oni jakieś zieloną mają. Przecież tu nikogo nie ma, tylko mam tu pytać. Więc nie wiem, drewno tu jest. Tu chyba cała wieś wymarła. Tam nie po raz pierwszy w tej gierce. A może się pochowali w sumie? Nie, chyba. Chyba nikogo w środku nie ma. Tu nic nie widać w ogóle w tej grze, nie? Pada deszcz, to jest taka ciemnica. Jest tu coś? Chyba niekoniecznie. Fajne są tylko te składniki alchemiczne. I generalnie rzemieślnicze też. Może on się tu w środku ukrywa.
ukrywał. I zmarł. O, chyba właśnie tak było. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. O, kilka miesięcy i nie wrócił, to raczej nie wróży tutaj dobrze. Leży tu? Nie widzę. Chyba nie. Chyba nie ma go tu. Nie widać, bo jest za ciemno na dworze. W ogóle ta gra mam wrażenie, że jest w miarę ciemna. Może warto by było trochę tutaj zainwestować w podniesienie gammy. By było trochę więcej widać. A jest to jakiś chłop. Ty siedzi. Siema. Ze starą gadajcie. No dobra. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. A coś kojarzę tę misję. Nie, szukam kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Co to za miejsce? Wieś! Widzicie przecie. Mało żywa. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą. W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie. Jap tam zwierzynę oprawia. W cudzym domu? No przecie nikt tam już nie mieszka. A pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Coś mi tu śmierdzi. Szukam Folkerta. Niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Coś jest nie tak. Niziołek, powiadacie. A był tu taki, był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu i już nie wrócił. A nocą słychać było wycie. Aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stare ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Nie, to... Bywajcie. Coś mi tu nie gra. Myślę, że zdaj relację sielarzowi? Ni chuja. No nie, no coś mi tu nie gra fest. Niemożliwe to, że to jest koniec misji. Zapach giniącego mięsa. O! Wiedziałem, że to nie koniec. Pokaż. Coś mi tu fest nie grało, nie? Opierdolili zielarza. A nie, tu jest jakieś wejście. Poczekaj. Artem by to? O kurde, co dla widza odkryłem. A tu co to jest? Krew? Coś tam? Coś to? Coś się znajduje, ale nie wiem co. Jo, cię kręcem. Sekretne zakończenie misji bez śladu. A dla widza? Dobrze, że nie odpuściłem. Serio mi coś tu nie grało fest. O, no tak właśnie myślałem, kurwa, że opierdolili niziołka, nie? Niziołek o jasnych włosach. To musi być Folkert. Tak. Rozpruty i wytrzebiony. Nie sposób stwierdzić przyczyny śmierci. No tak myślałem, że zostało jebane przez tę babcię. Aczkolwiek kompletnie nie pamiętam tej misji, ani tego, że tutaj było takie... Sztab od Wimerytu. Że tutaj było takie zajście. Aczkolwiek coś mi tutaj dobrze nos podpowiedział. Dosłownie nos, bo szukaliśmy, znaczy wyczuliśmy zgniłe mięso. Słuchaj. Tak, to my się nie bawimy, że ty wiedźmaka osukujesz, ma. Można by było powiedzieć, siemo, opierdoliłem niziołka. No bo co, jestem psychopatką. Nie wiem co.
Mogłeś coś wymyśleć. W waszej spiżarce. Lubicie dietę bogatą w mięso, co? Panie, to nie tak jak myślicie. Oby, bo inaczej zawiśniecie zaraz na hakach koło Folkerta. To wilki go zabiły. Jego. I innych. My tylko ciała zbieramy. Naprawdę. Starzy jesteśmy. Nie mamy już siły, żeby w polu robić. A coś jeść trzeba. No, miejcie litość, panie. Daruję wam, jeśli już nigdy nie tkniecie ludzkiego mięsa. No nie no. Trochę to pojebane generalnie. Ale... Nie no, przecież są starzy. Mogli powiedzieć w sumie prawdę. No chyba teraz mówią prawdę. Dobra, dwa razy się Wiedźmina kurwa nie oszukuje. Ludzie mówią, że Wiedźmini nie mają uczuć. To nieprawda. Jestem wściekły i chętnie się wyładuję. Mogę kombo na babci? O kurde, babcia walczy deką. O kurde. Uuu, jest dziadek też się walczy, czy da walczyć? O kurwa, i nawet nieźle walczy. Co on ma w dłoni? Też jakąś tą dechę. Było nie oszukiwać Wiedźmaka. Ludzie. Ludzie. A jeszcze klucz dostałem, mogę sobie wejść do nich? Do domku? I jod się kręcę. Mogę pozbierać wszystko to, na co mam ochotę? Mam nadzieję, że mają takie fajne rzeczy. Zrób to sam. Chyba im się tutaj przydała ta poradnik, jak opierdolić człowieka ze skóry. W sumie zjedlibyście takie ludzkie mięso? Kiedyś jakby trzeba było na przykład apokalipsa zombie? Pewnie bym zjadł. W sumie generalnie jak głód przywiera i żołądek przywiera, skleja się razem, to myślę, że nie myślisz wtedy co jesz, tylko jesz. Tak naprawdę. Przetrwa wtedy silniejszy. No to generalnie bym ich oszczędził, ale skąd ja mam wiedzieć, czy oni nie ruszą mięsa więcej. Jako weganin generalnie mięso nie powinni ruszać. Należy się sroga śmierć. Dobra, idźmy zdać relację i zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek. Chyba, że ta misja potoczy się... Będzie toczyła się jeszcze dalej. Witaj. I się teraz nie zakończy. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę! Został... Nie da się tego delikatnie powiedzieć. Zjedli go kanibale. Kanibale? Pod Nowigradem? Welen, to bym jeszcze zrozumiał, ale tu? Bogowie. Czy to inna chyba rasa jest? Zabiłeś ich, prawda? Powiedz, że ich pozabijałeś. Nie inaczej. Chociaż tyle, że pomszczony. Masz, to twoje pieniądze. A teraz... Zostaw mnie samego, proszę. Muszę napisać do rodziców Folkerta. Dobra. Ile dostaliśmy? Bo w sumie nie ustaliliśmy za jakie pieniądze tutaj zrobimy to zlecenie. W każdym razie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Już jutro ruszymy tutaj wątkiem głównym, bo to jest właściwie trzeci odcinek, a my jeszcze... Znaczy musieliśmy zacząć wątek główny, żebyśmy dostali tę misję, tak? No ale... Odkąd tylko ruszyliśmy na samym początku ten wątek główny, no to teraz przez te misje, przez ten odcinek i chyba poprzednie też wykonywaliśmy te misje poboczne, także warto by było się skupić w końcu na tym wątku głównym. Miłe, złego początki, już jutro, dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia, widzimy się jutro, cześć.